Hej, cześć i czołem, ja nazywam się Karliko, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Project Zomboid. Skończyliśmy w tym hotelu. Ale to już wszystko przeszukaliśmy. Nasze torby są. No ta jest praktycznie cała zapchana. Tu był magazyn, ale w tym magazynie już tam nie bardzo. To było jakieś jedzenie, o ile dobrze pamiętam. Tu mamy restaurację, stację paliw. Możemy na stację paliw zerknąć. Czy nic tu ciekawego nie ma? Ale chyba tu też byłem, patrząc. Ale są chipsy do wzięcia, więc może niekoniecznie. O, zapalniczka przyda się. Bo nie wzięliśmy żadnego źródła światła, więc. W ogóle zapalniczki są lekkie, więc będziemy je też zbierać. Zgniły ser. Wszystko pogniło. Mamy magazyn. Dobra. To jest chyba wyjście już na zewnątrz. O, klejno drewna. To może się przydać, bo nie wzięliśmy ze sobą. O ile pamiętam, żadnych rzeczy, żeby naprawić siekierę. A ta już jest dosyć pewnie średnim stanie. No już. No musimy ją oszczędzać, ewidentnie. Nie możemy sobie pozwolić na jakieś atakowanie. Apteczkę mamy. O, tabletki przeciwbólowe. To można wziąć. Tak, no nigdy za wiele, bo nie wiadomo, co się stanie. O, zapalniczka. Bedford Falls. Czy mamy taką mapę w domu? Nie kojarzę. Jeszcze co mamy za ladą? Znowu zapalniczka, papierosy, chipsy. Papierosów nie bierzemy. Możemy wziąć gazetę. No też są lekkie, więc. Aha, tu już nic nie wyjdzie. No nic, to do głównego. Chociaż chyba możemy wyrzucić torbę podróżną, to się trochę miejsca jeszcze zwolni. Tu mamy jeszcze jakieś pierdoły, chyba czyżownicę tu widziałem. A nie, to była igła chirurgiczna, która przypomina czyżownicę. Napój w puszce, możemy się napić. Dobra, nic więcej tu nie ma. Można jeszcze kosze ewentualnie przy stacjach. Miętówka. Dobra, zjemy miętówkę. Spróbujemy jeszcze do dołu. Tu coś, no tu jest ten magazyn. No i tu jest jakaś droga, która prowadzi nie wiadomo dokąd. Kolejne pole kukurydzy. Jest woda. Grill nawet. O, zobaczcie. Tu też jakby. Zobaczcie, to miejsce jest w ogóle klimatyczne niesamowicie, bo raz, że mamy źródło wody. A tu kolejna taka chatka amerykańska. Zapita deskami. A dziwne, zombie przy. Zobaczcie, bo są deski, a zombie przeskakuje. Czyli to jest coś jest zbagowane, bo po prostu to tak jest. Dobra. Trochę tych zombieków tu jest. Dobra.
Jeszcze żyjesz. Twarda bestia. Dobra. Zobaczymy, może coś miało ciekawego przy sobie. Mamy kosz. O, trochę gwoździ. No niestety nie dostanę się do tej skrzyni drugiej. A nie wziąłem młota, żeby na takie sytuacje coś zaradzić. Zobaczcie, tu byłby fajny domek w ogóle. Co prawda dosyć blisko miasta i tutaj są zombiaki, ale można by to obudować. Na ten dom jest dosyć ładny. Jest półka, chociaż strasznie w nim ciemno, jak na... No jeden i... Nie no, ma też właśnie... Zobaczcie, to byłby spoko też miejscówka. Co prawda mniej odludna. No ale... Nie byłoby to chyba źle. Tylko trzeba by chyba pewnie zużyć o wiele więcej drewna i gwoździ. Bo... O, klej, dobra. Kij golfowy. Klucz. Nigdy nie wiem w ogóle, co to za klucze, co one dają. No mielibyśmy niekończącą się ilość wody, bo mielibyśmy bardzo blisko studnie. No i wodę, żeby łowić ryby. Nie musielibyśmy... Chyba ze studni nie trzeba gotować wody, więc... No to też jest o wiele lepiej. Dobra, idziemy tutaj. Tu mamy przystanek autobusowy. Dobra, kolejna grupa zombiaków, ale ją teraz olejemy. Zobaczymy jeszcze, co jest tutaj. Takie fajne tereny, jakby... leśne, bardziej takie przypominające rzeczywiście już las. Bo mamy tutaj jakby takie... Jak to się nazywa? Coś jest? O cholera, nie, idziemy stąd. Nic tu nie widać, to jest zerowa widoczność i pełno zombiaków. Darujemy to sobie, wchodzenie w ten las. Może i ładnie to wygląda, ale... To ma być praktyczne. W jakimś stopniu. Dobra, tutaj też byliśmy. Tu chcieliśmy wbiec. Ja tu chciałem biec, przeszukać to wszystko. Czy tutaj nie ma jakichś gwoździ, czegoś? Łopatka. Dobra, zombiaki się nie zbliżałem jeszcze tak bardzo. Taśma naprawcza. Tym można się zainteresować. Nie wiem, zabijamy tu te zombiaki? Możemy, w sumie. Przeszukamy sobie wtedy na spokojnie wszystko. Ale za dużo ich tu się robi. No stąd muszę wybiec. O fuck. Nie, tam mielibyśmy przesrane, jakbym się tam zamknął z tymi zombiekami praktycznie. Dobra, idziemy jeszcze wzdłuż tej ścieżki. Ach, tu są baraki. Dobra, jeszcze szybko zobaczymy, czy jest tutaj możliwość wejścia. Rura i agregat, ale... Dobra. Powinienem zgubić trochę tych zombiaków. Mamy chwilę czasu, chwilę wytchnienia, tabletki nasenne, można też wziąć. Dobra, co my tu mamy? Coś może do jedzenia? Sok w kartoniku.
Dobra, wypijemy, nie zepsuł się raczej. Też pierwszy raz coś takiego widzę chyba. Umka, recepturka, dobra, idziemy stąd. Dobra, zostawię otwarte, żeby było wiadomo, że tu byliśmy. No, gwoździ tu chyba nie znajdę, to tak wygląda słabo. O, tu mamy jeszcze chatę z tej strony. Płachta. Czy my nie szukaliśmy płachty? Chyba szukałem płachty, żeby zrobić namiot. Dobra, to bierzemy. Ona dużo waży, ale no, potrzebujemy ją. Takie rzeczy to mamy. 5 gwoździ. Jak zwykle koniec. W tej toju ktoś siedzi. Zamknięte, zamknięte. No to by było chyba na tyle, bo tu już jest las, takie pola, łąki. Pójdziemy naokoło. Może tędy. No jest tak, grupa zombiaków. I ten jeden będzie mnie teraz ścigał. No patrzcie, on tam wszedł do tego budynku. Już takie irytujące grupy zombiaków się tworzą. Może jeszcze tu nie ma chyba specjalnie w tym mieście hord. Nie wiem, jak na przykład w tych głównych miastach. Z podstawki, nie z jakichś tam modów. Nie bardzo chcę wracać, bo mamy zaledwie 128 gwoździ. To jest tyle co nic. Co to jest? Jakby pole jest trochę zebrane. Były żniwa. A tutaj mamy też pole, ale tu nic ciekawego. A tutaj jakby chyba byłem. Albo w podobnym miejscu. Zaraz zobaczymy. A tu jest taka cheta drewniana. Tu chyba też byłem, ale nie wiem, czy mnie nie wyrzuciło. W sensie, czy to nie były te odcinki, już mi się teraz myli, czy to nie były te odcinki, które mi się nie nagrały i później save się zepsuł. Świeczka, worek cementu. No to wygląda, jakby było trochę przeszukane. Ale nie mam żadnego... Kurde, zaczyna padać. Nie mam. Tak, byłem tu, skoro tu są drzwi otwarte, to na 100% tu byłem. No i zaczyna padać deszcz. Burza. Ja się przespałem tu na tym hamaku wtedy. Bo chyba to byłem zmęczony. I chyba też padało. Wiem, że ścigami zombiaki to było takie jedyne schronienie sensowne. No dobra, wracamy, albo... No nie chcę wracać, bo tak w rzeczywistości wracamy trochę z pustymi rękami. No jedno pudełko gwoździ to nas w ogóle w żaden sposób nie urządza. To jest tyle co nic. No ale już to miasto praktycznie całe zwiedziłem. Ja nie wiem, w sumie spore było. Ale też no, był jeden magazyn, który został już przede mnie splądrowany ze względu znowu na jakiś błąd gry.
Jakby całe to wszystko straciło sens. To labirynt, przez ten labirynt można przechodzić, ale no nie będziemy tego robić, bo jeszcze okaże się, że w tym labiryncie jest jakiś zombiak. Nie no, chyba idziemy główną ścieżką. Kurde, gdzie ja jestem teraz? To nie jest skąd ja przyszedłem w ogóle. To jest jakaś ścieżka. Aha, stąd przyszedłem, dobra. Teraz ma to sens. Dokładnie stąd przyszedłem. Teraz tak, ja sobie zobaczę na mapie Zomboida, będę szedł w tamtą stronę. Gdzie ja w ogóle mniej więcej mogę się znajdować, bo. Chętnie to dostałbym się w ogóle do. Chociaż ja chyba tam zaczynałem grę, więc to też bez sensu. Ale są takie tutaj magazyny, i tam mogłyby być gwoździe. Spróbuję się jeszcze dostać tam w tym odcinku. Nie wiem, prawdopodobnie pominę ten cał, cał, to całe bieganie. Kurde, no i to jest. Tu mi szkoda tego, że nie można starego buildu przekonwertować na nowy, żeby ten mój świat był w świecie z samochodami, bo to poruszanie się byłoby o wiele prostsze, nie musiałbym tyle tyrać. No jednak przemieszczanie się w tej grze jest dosyć istotne, bo mapa jest naprawdę duża, więc i to całe bieganie jakby też może psuć. Kurde, cały czas klikam M, żeby włączyć mapę. A za dużo chyba gramy jakieś Fortnite'a czy inne. Jeden zombie, który nas olał w sumie. Zaraz, to by się mogło gdzieś zgadzać, bo zobaczmy sobie na mapie, powiedzmy. Bo tutaj był pas. Pas na jezdni. A teraz tego pasa nie ma, ale znów jest w sumie. Czy to na mapie widać w ogóle takie rzeczy? Na mapie. Z tego co widzę, nawet pasów nie ma. Więc w ogóle, co to jest za droga? Halo. Nie mam zielonego pojęcia. Tu jakiś zakręt tego typu. Ale patrzę w telefonie na mapie, to nie ma takiego zakrętu. W tej okolicy, w której jestem. Albo że jestem ślepy. Dobra, na razie będę szedł, żeby. Bo zombiaków nie ma tu, o dziwo. To nie jest ten rejon. Chyba, że to jest to. Aha, już chyba wiem, gdzie ja jestem. Zaraz będzie zakręt w prawo. O ile dobrze patrzę. W teorii mógłbym się przebić do dołu. Przez lasy, ale na tym etapie gry bałbym się iść przez las. Cholera, gdzie nasz zegarek? Co ja zrobiłem z zegarkiem? No nie mówcie, że zgubiłem teraz zegarek. Cholera. W tej torbie? Nie, nie ma go. Co się stało? Nie mamy naszego ekwipunku. Czy ja to przypadkiem wywaliłem? Zobaczcie. Co tu się stało? Załóż na plecy. No załóż. Zobaczcie, nie mam. Nie mam butelki wody. Nie mam zegarka.
Ja to przypadkiem musiałem chyba wyrzucić. Dobra. Dobrze mówiłem, że to był zakręt w lewo? Czyli w prawo będzie? No tak, jest w prawo. Teraz znowu do góry. I zaraz będzie ścieżka w lewo. Kurde, no musimy zabijać zombiaki, żeby znaleźć zegarek znowu. Czy ja od początku tej dzisiejszej gry nie miałem zegarka? Dobra. Czyścimy teren. Chyba, że ja mam tutaj. No, ale nie ma tu nic. Dobra, to ścieżka prowadzi. Teraz... Nie wiem, co się z tym stało. Wyparowało. Dobra, zrobimy taki myk, bo szybciej biegamy, jeśli nie mamy siekiery w dłoni. Tu jest pierwszy chyba zakręt. Zaraz będzie drugi. Ale bieganie to wolno rośnie. Ale niedługo będzie już poziom szósty. Kurde, ciekawe. Ile doświadczenia potrzebujemy na poziom siódmy? Zmęczenie, senność. Chyba mamy budzik w domu. Więc to też nie będzie chyba tragedii. Co to w ogóle jest? Okej, tu będzie teraz znowu w lewo mamy odbić. Przebiec kawałek jeszcze znowu taki. O, jakaś puszka? Co to jest? Jakieś zgnime chleby i kanapki. Możemy zbieractwa użyć? No właśnie, zobaczcie, nie ma tego zbieractwa tak jak dawniej. Coś się też stało z tym zbieractwem. Jakby to w ogóle zniknęło, a mamy przecież trzeci poziom. Czy potrzebujemy coś teraz do zbieractwa? Tak nie kojarzę. Dobra. Mniej więcej na tej wysokości mamy iść w górę. No to akurat się nie boję wchodzić w las, bo no w tych terenach to zombie raczej nie ma. A przynajmniej jeszcze nie spotkaliśmy w każdym razie. Tak blisko naszego domu. O, dobra. Głowa kapusty. Jak tam nasze plony? Bo to już wiem, że to jest zgniła kapusta, którą trzeba tam... Bo kiełkujące ziemniaki już mamy. Kiełkujące rzodkiewki. Kiełkująca truskawka, ostatnio podlane 10 godzin temu. Wszystko dobrze nam rośnie, nic chyba nie choruje. O, to powinna być dobra ziemia, bo jest blisko wody, więc tak wydaje mi się, że nie powinno być tragedii. Jemy tą świeżą kapustę, póki ona w ogóle jest. A, nie jesteś w stanie więcej zjeść. Bardzo najedzony. No dobra. Teraz tak. Czy ja mam drugi zegarek? Mam budzik. No to będziemy musieli z budzikiem chodzić prawdopodobnie. No niestety, póki co. On zajmuje więcej, bo
Zegarek tam chyba nie wiem, czy w ogóle waży. Dobra, zapalimy światło. Muszę jeszcze w kiblu zamontować latarkę. No i trzeba baterie zbierać, bo to przecież nie będziemy mieli w nieskończoność tego wszystkiego. Dobra, góra jest spoko. Może tu zrobię jakąś ławkę, albo też jakieś łóżko bym zrobił. Jakbym chciał spać. Dobra, no niestety nie mamy takich rzeczy. To muszę gdzieś w ogóle wywalić. Butelka wody, no jest. Mam jeszcze butelki wody, tylko chcę jak z jak największą pojemnością. 0,8, 1,4 to trochę za dużo, ale 0,8 to jest akurat. To nie jest żadna trująca woda, chyba nie. Dobra. Mamy 12 baterii, płachtę. Dobra. To możemy zrobić w sumie namiot. Co ja wywaliłem to chyba na ziemię, dobra. Potrzebujemy teraz tak, piłę na pewno. Dobra, zgasimy światło. Duże drzewo. Prawdopodobnie będzie miało dużo drewna. 4 bale. Dobra, przepiłujemy. Okej. Okay. I teraz tak. Zrobimy sobie jedny kij. Dobra, mamy tych solidnych kijów 8. Zrób zestaw namiotowy. Okej, okay, mamy zestaw namiotowy, który no niestety dużo waży, ale no dzięki temu możemy gdzieś tam, możemy być bardziej mobilni, bo nie musimy być zdani na to, że no musimy mieć namiot. Znaczy, że musimy gdzieś tam wchodzić do budynków i w nich spać. Okej, okay, to już mamy z głowy jakby. No to musimy mieć zawsze w ekwipunku. Te zapalniczki, dobra, znowu się tu ciemno zrobiło. Okej. Okay. Garnek z wodą, on chyba jest... A, tu jest jeden problem. Że ustawiłem tą beczkę... Pod piętrem, więc tu nawet woda nie wpada. Okej. Okay. Dobra, ja sobie teraz to wszystko gdzieś tam uporządkuję. No i tyle, mi wrócimy jeszcze za chwilę. Okej, okay, wszystko już poukładałem, wszystko wyjąłem z ekwipunku, co jest niepotrzebne. Więc wszystko jest już tam ułożone, mamy zakrwawione spodnie, trzeba by jakieś nowe znaleźć. No, ale to już chyba najmniejszy problem. Jeśli wiecie, jak się myje spodnie, to dajcie mi znać, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy jest na to jakiś sposób. I tak, obejrzałem sobie nagranie i rzeczywiście przedmioty z mojego ekwipunku zniknęły. Bo na starcie, bo na końcówce ostatniego nagrania te jeszcze rzeczy były, bo widziałem, że była godzina w górnym prawym rogu. A gdy zaczynałem nagranie tego dzisiejszego odcinka, to już tej godziny nie było, więc te rzeczy z mojego ekwipunku po prostu wyparowały. Jedynie zostało to, co miałem na szczęście na sobie. Nie wiem, co mi tam zniknęło, teraz już nie pamiętam. Wydaje mi się, że mapy mi zniknęły, bo możliwe, że to brałem ze sobą. Muszę tam jeszcze przejrzeć, co mi zniknęło. No ale to no,
No nieciekawie to wygląda, bo takie beznadziejne błędy są i to trochę irytuje. Bo jakbym miał na przykład siekierę i by mi zniknęła w takiej sytuacji, no to trochę słabo. No bo w końcu nie miałbym jak się później bronić. Musiałbym naprawdę mocno improwizować. No i co? No i tyle. No. To wszystko poukładałem. Mamy jakieś pułapki na myszy, jakieś pierdoły. No, jeszcze musimy iść na następnym odcinku, szukać dalej. Mam pomysł, gdzie pójdziemy. Trochę mi tam zajmie. Także, ale już pominę w następnym odcinku to, jak będę szedł, bo to nie ma sensu, żebyście to oglądali. Bo to nam mi trochę zejdzie, patrząc na to, ile muszę pokonać. Co najmniej dobre 15-20 minut mogę tam iść. Czasu rzeczywistego, więc... No niestety, bez samochodów to trochę słabo jest w tej grze, no ale... Cóż zrobić? Tu nie wiem, to muszę chyba wywalić w ogóle to. No takie to jest... Dziwne. To musiałbym też zburzyć, chętnie bym zburzył. No ale dobra, to dziwnie wszystko pobudowane. No zamknij te drzwi. A nie da się ich zamknąć od zewnątrz. Co? Dziwne. Ale zrobimy to w ten sposób. Przeskocz. Dobra. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No tak. Dziwnie. Trochę się gubię. Zobaczcie, że to w ogóle nie ma sensu. Czyli to jest nade mną, tak? A to jest w ogóle jakoś też... A. Zobaczcie, że przeszedłem przez zamknięte drzwi. Zaraz, co tu się dzieje? Nie otwierałem tych drzwi. Ta gra nie przestanie mnie zadziwiać dzisiaj. Słyszymy się przy następnym okazji. Na razie, cześć.